Witam wszystkich serdecznie w nowym programie Sąd Polony EFR. Co słychać? Witam Państwa Wojciech Kluczyński i za kamerą Tomasz Dzioba. W naszym programie gościmy dzisiaj Cześćka Nostera. Witamy Cię, Czesiu, serdecznie. Ja również witam. Czesiek, nie przedstawiłem Cię też jako założyciela, jednego z założycieli Polskiej Szkoły Wolny Subła. W tym roku mieliśmy mieć huczne obchody 20-lecia naszej szkoły. Niestety przez COVID nie udało się. Czy mógłbyś tak krótko opowiedzieć historię tej właśnie naszej Szkoły Wolny Subła? Więc ja do wspólnoty tutaj Wolny Subła przynależę właśnie od momentu, kiedy ta szkoła powstała. Ponieważ wcześniej dzieci, mam trójkę dzieci, były małe i ponieważ nie było kościoła Wolny Subła, tylko była kaplica, gdzie wszyscy ludzie się nie mieścili, w związku z czym nie uczęszczaliśmy do tej wspólnoty na msze święto, ale pojawiliśmy się tutaj, jak pojawiła się możliwość nauczania języka polskiego. Historia jest taka, dosyć można powiedzieć, prosta. Ówczesny ksiądz proboszcz, ksiądz Kałuża z Towarzystwa Chrystusowego dla Polonii Zagranicznej, który był tutaj proboszczem Wolnej Subła, zauważył potrzebę właśnie nauczania języka polskiego. Chodząc po kolędzie, zebrał ponad setkę podpisów od rodziców i z tymi podpisami zadzwonił do szkoły polskiej przy ambasadzie w Paryżu. I zadzwonił do dyrektorki pani Pugacewicz z prośbą o umożliwienie nauczania języka polskiego w Wolnej Subła. Pani Pugacewicz wyraziła zgodę w zamian za wyrażenie zgody na opłacenie nauczycielki. I po wakacjach w 1998 roku zaczęły się pierwsze zajęcia języka polskiego. Szkoła Polska Zamamondy oddelegowała panią Fiedorczuk i dalszą część dzieła kontynuował już następca księdza Kałuży, ksiądz świętej już pamięci, ksiądz Zygmunt Stefański. I pierwszy rok to była nieformalna szkoła, gdzie pani Fiedorczuk prowadziła lekcje języka polskiego i tak troszeczkę z historii, geografii na poziomie dwóch klas, pierwszej i drugiej, bez możliwości jeszcze świadectwa. I ksiądz Stefański wysłał list z prośbą o wsparcie do Polski. To list został bardzo szybko poparty przez przewodniczącego AWS i posła Mariana Krzaklewskiego i dokładnie rok później, czyli we wrześniu 1999 roku została oficjalnie zatwierdzona filia Szkoły Polskiej Wolnej Subła przy Szkole Polskiej w Paryżu. Od tego się zaczęło. Zresztą było oficjalne otwarcie we wrześniu 1999 roku, oficjalne pasowanie, uroczyste pasowanie na uczniów pierwszej klasy. I ja nawet napisałem do Głosu Katolickiego taki krótki artykuł na ten temat, który się ukazał w kwietniu 2000 roku. Polonijne remanenty, Wolne Subła, gdzie wzmianka właśnie o tej inauguracji Szkoły Polskiej Wolnej Subła. Byłeś prezesem Rady Rodziców swego czasu. Czy mógłbyś mi powiedzieć, jaka to jest relacja tej asocjacji w stosunku do Szkoły Polskiej? Więc jak już została oficjalnie zatwierdzona filia Szkoły Polskiej, została wybrana też Rada Rodziców. Najpierw trójki klasowe, później z tych trójek została wybrana Rada Szkoły, Rada Rodziców. I znalazłem się w pierwszym zarządzie tej Rady Rodziców z funkcją wiceprezesa. Pierwszym wiceprezesem był pan Hajder. I ja rzuciłem hasło, poddałem pomysł, żeby w ramach tej właśnie rady założyć Stowarzyszenie Rodziców w Szkole Polskiej. I pomysł spotkał się z bardzo pozytywnym odzewem i w ciągu kilku miesięcy, po kilku spotkaniach zredagowaliśmy statuty, które zostały zatwierdzone przez prefekturę i tak powstało kilka miesięcy później, czyli już w roku 2000, stowarzyszenie o nazwie Association de Parents d'Élèves d'Origine Polonaise.
APOP w skrócie, które działa zresztą do dzisiaj, więc pierwszy rok ja byłem wiceprezesem, później pan Hajder zrezygnował z funkcji, zostałem wybrany na prezesa. Tą funkcję sprawowałem przez 2 lata i no, rolą stowarzyszenia była taka, powiedzmy, funkcja służebna wobec szkoły, wobec filii Szkoły Polskiej, bo filia jako nie miała, jako taka nie ma do dzisiaj właściwie osobowości prawnej. W związku z tym stowarzyszenie było jedynym partnerem wobec merostwa, które od początku bardzo życzliwie użyczało i dalej w ciągu użycza sal na potrzeby Szkoły Polskiej. Taka jest rola właśnie stowarzyszenia, zawarte w statutach, że wspieranie właśnie działalności Szkoły Polskiej. Zadam Ci takie trochę pytanie dziwne. Jaką rolę spełniają rodzice względem szkoły? Nie mówię tu o Szkole Polskiej, mówię w ogóle o szkole francuskiej, czy w Szkole Polskiej w Polsce, czy naszej właśnie tej. Czy ci rodzice, jaki jest ich, jaka ich jest relacja w stosunku do szkoły? I jak myślisz, jak daleko mogą się posuwać ich na przykład żądania w stosunku do obniżenia poziomu czy zmiany programu szkoły? Bo w tej chwili w Europie mamy tą tendencję, że w wielu, wielu szkołach rady rodziców mają coraz większą, posiadają coraz większą siłę jakby perswazji w stosunku do profesorów. To znaczy, tu by trzeba było rozgraniczyć, bo w szkole, w której ja pracuję, to szkoła prywatna, ale z podpisanym kontraktem z państwem, z Ministerstwem Oświaty, gdzie rodzice mają, powiedzmy, dość dużą rolę. Tam jest to, istnieje Stowarzyszenie Rodziców Szkolnictwa Prywatnego, który ma dość, tak powiem, duży wpływ na kształt nauczania w szkole. Jednakowoż po prostu decydujący wpływ ma jednak ministerstwo, ponieważ ono decyduje o programach nauczania. Jeśli chodzi o szkołę państwową, to istnieje coś takiego, jak moje dzieci uczęszczały do szkoły państwowej, lokalnej szkoły podstawowej, istnieje coś takiego jak w każdej szkole, jak Conseil d'école, czyli po prostu no, rada szkolna, do której są wybrani, są wybory, każde stowarzyszenie rodziców, a jest ich kilka we Francji, przedstawia swoich kandydatów i ja przez kilka lat, jak dzieci moje uczęszczały do szkoły podstawowej, byłem w tej radzie szkolnej i to po prostu są zebrania dwa lub no jedno zebranie na trymestr po prostu, gdzie każdy rodzic może, przedstawiciel właśnie rodziców może po prostu może przedstawić wszystkie problemy, które do niego docierają, które po prostu i no one są później rozpatrywane, na ile to jest możliwe. Także to wpływ rodziców jest w ten sposób poprzez rady szkolne. Wiesz, zmierzam do tego, bo właściwie to ta cała tragedia naszego profesora zaczęła się właśnie od konstatowania, od negowania profesorów i nauczania. Czyli były to jakby anonimowe donosy, były też i awantury, były donosy do profesorów. W związku z tym, czy profesorowie nie czują się jakby przestraszeni tym, co się właśnie wydarzyło, co się właśnie dzieje, że rodzice coraz więcej bronią dzieci, stawiając ich jakby poza prawem? To znaczy, jeśli to jest początkujący nauczyciel, który nie został przygotowany do takiej misji, to faktycznie jest to bardzo możliwe, czy wręcz prawdopodobne, że może ulec pewnemu zastraszeniu i pewnej samokontroli, pewnej nawet autocenzury w formie czy w treści nauczania. Nauczyciele, którzy, jak ten nauczyciel, który zginął tragicznie, który miał już bardzo duże doświadczenie, po prostu nie uległ temu szantażowi, aczkolwiek poparcie dyrekcji szkoły no było, może nie było na poziomie, na którym zasługiwał. Żegnamy się z naszymi widzami. Do następnego spotkania. Do widzenia Państwu. Do widzenia.